Witajcie. Dzisiejszy film poświęcony będzie inwestycjom przeprowadzonym w trwającej kadencji w pustynach. Rozpoczniemy od wizyty w miejscu, do którego chętnie uczęszczają mieszkańcy niezależnie od wieku. Jest nim filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Pomieszczenia oddanego do użytku w 2019 roku budynku użyteczności publicznej w pustynach to idealne miejsce dla filii biblioteki oraz nowej siedziby dla działającego w pustynach koła gospodyń wiejskich. Oprócz typowej działalności biblioteki odbywają się tu różnego rodzaju zajęcia plastyczne oraz warsztaty, a także spotkania powołanego w 2023 roku Klubu Seniora w Pustynach. Znajduje się tu również filia Ośrodka Zdrowia. Przy budynku wybudowano również funkcjonalny parking, a rok później przebudowana została ulica Kościelna. A propos ulic, w 2020 roku wykonaliśmy rozbudowę ulicy Księżej wraz z budową chodnika. Dzięki temu jezdnia została poszerzona, a chodnik znajduje się po obu jej stronach, co wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu w tej okolicy. Koszt całkowity tej inwestycji to 820 tysięcy złotych, z czego 570 tysięcy złotych pozyskaliśmy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wzdłuż ulicy Księżej nawierzchnię bitumiczną zyskały także jej drogi boczne. Przez całą kadencję starałem się współpracować ze stowarzyszeniami z terenu gminy. Podobnie było z LKS Orzeł Pustyny, który od wielu lat borykał się z brakiem zaplecza. W 2020 roku zakupiliśmy mobilne zaplecze sportowe za ponad 120 tysięcy złotych, z którego korzysta obecnie klub, a które zastąpiło stary, mocno wyeksploatowany wagon kolejowy. Ważną inwestycją była również budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dukielskiej. Niebawem rozpoczną się prace nad kolejnym jej odcinkiem przy ulicy Wspólnej, na które przygotowaliśmy już dokumentację projektową. Dobiega końca również budowa oświetlenia ulicznego na terenie pustyn. O efekcie prac można się przekonać już na ulicy Księżej, a już niebawem podłączone zostaną kolejne odcinki. Za kilka dni rozpocznie się również budowa odnawialnych źródeł energii na budynku użyteczności publicznej w Pustynach, Domu Ludowym oraz remizie OSP Pustyny. Serdecznie dziękuję za dzisiaj i zapraszam jak zwykle na kolejne materiały.